Witam wszystkich. Dzisiaj jest w Pruszczykowo i objedu tam takie małe miasteczko i pokażę wam, zrobię taką wycieczkę. Dajcie suba. Kto nie obserwuje mój kanał, proszę obserwować i idziemy. Przejedziemy, zobaczymy to miasteczko. To i bogaci ludzie mieszkają, tak? Tak, tak, tak. Szczególnie tam po drugiej stronie tej szosy nosiskiej. W tamtą stronę. Tam jest o wiele wyżej. A tutaj to jest szkoła, to jest liceum tutaj, tak? Zaraz zobaczę, czy liceum, ale szkoła na pewno. Mhm. A ja z kolei z internetem mam bardzo ograniczony. No. Kontakt, ale jako centrum a tutaj nie ma, bo widzę jeszcze jest Pruszczykowo stare jeszcze jest, tak? Tak, i to właśnie te stare Pruszczykowo, tam są takie dość bogate domy. O, tu niech pan spróbuje postawić rower i tu. Dobrze. Z kimś porozmawiać. No, ja to przyjdę tam siebie do tego. I ktoś będzie pewnie wiedział, i gdzie są te domki. A wy nie z tej miejscowości, nie? Pan? Nie, tak i nie. 500 kilometrów od miejscowości, to daleko. Urodziłem, ale po 10 latach, jako 10 latach przyjechałem tu do Poznania i w taki sposób. A widzę dużo rowerków stoję. Dzieci jeżdżą na rowerach, na hulajnogach. Tak. A ja idę, przejdę siebie tutaj, później pojedę tam, objedę, nagram film, nakręcę. Tak. Tam jest dworzec. Prosto? A, prosto i na lewo. No. I w lewo jest dworzec, jeden i drugi. Przejeżdżał tam ten dworzec. Tak, tam jest rzeka Warta. I nad tą rzeką Wartą mieszkał kiedyś taki dość znany pisarz, Arkady Fidler. A mnie pisali w komentarzach, bo kiedyś tutaj był tym Pruszczykowo. Pruszczykowo, tak? Pruszczykowo. Pruszczykowo. Pisali, co tutaj, to bogata taka miejscowość jest. Tak? Także tak samo Mosina, bo tam krowcy mieszkali. Tak. Ale głównie Pruszczykowo, bo to jest teren Wielkopolskiego Parku Narodowego. Jeden z tych znanych pisarzy polskich właśnie tutaj mieszkali. Mieszkał w pobliżu Warty w Pruszczykowie, a w tej chwili tam jest tylko jego muzeum, Muzeum Arkadiego Fidlera. Aha. To był taki podróżnik, pisarz. Był właśnie tam, w tym muzeum, tam taki korabel stoi. Tak, to on właśnie ten korab, tak jest. Korab, tak. No to jest właśnie pamiątka, bo on miał jeszcze na dodatek taką ładną, bogatą włoską żonę. No bo to był podróżnik między innymi, jeździł po całym świecie. Aha. Te jego książki dla młodzieży. Dla młodzieży. Może tą panią? No dobrze, to pójdę do siebie. Tak? No, ja tam siebie objedę tą miejscowość. Tak, jest. Pokażę, bo ja bym nakręcał tutaj film, ale mi pisze Paweł, ty nie objechał całe tam, bo ono jest i stare jeszcze, Pruszczykowo. Pruszczykowo stare, ten dworzec nazywa się Pruszczykówko. A dworzec Pruszczykowo jest jeszcze tam w lewo. A, dwa jest dworce. Dwa dworce są. A wy gdzie jedziecie? W tym kierunku gdzieś? Na pocztę? Poczta jest tu zaraz, także ja... A, dobrze. Pana opuszczę, ale... No, a ja pojedę siebie. A pan sobie zwiedzi nasze miasteczko. No. Jako dzieciak już poznałem to, bo mieszkaliśmy w Poznaniu, ale w bardzo nędznych warunkach. Także mama zmusiła naszego tatusia, żeby kupił tutaj coś. Także Pruszczykówko poznałem już jako 10-latek, 70 lat temu. Tutaj widać, że na prawo, jak co pojechać, Mosina, Poznań. Tak jest. A poczta tu, jak pan widzi, mamy na wprost. A, na wprost, Poczta Polska widzę. A ja siebie zaraz podłączę mikrofona. Dziękuję. Kłaniam się. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dobrze. Do widzenia. A я проеду сейчас, друзья, и
поснимаю вам этот городок. Едиме, я сейчас на своем роверку еду. Мишлю, что добра будет витечка. Трохи венцей отведем тут. Кедись был, але мало показал. Не было погоды тут доброй, чтобы мне объехать, показать целое местечко. То есть не дуже таке место. 10 тисяч людей тут мешка. Место положено в Великопольском воеводстве Пущиково, недалеко от Познаня. 17 километров до Познаня язды. 17 километров и или там полгодины показує навігація язди. Дайте суба, мої дродзе. Погода зіще в нас добра є. Сонце. Десь з 25 стопні зіще є. Тепло, теплютко є. Так, що їдімо просто. І так зроблю таку витечку вам з цього містечка. І вже тут є споко, тиша є. Розмовляв з паном. Пан мовить, що тут є ще Прущиково старе. Зараз я є в Прущиково, а ще є Прущиково старе. Зараз об'їдемо, побачимо, де то є. Не на мапі так. Справдзав, але докладні і не відзу, де то є тут. Тут ще є музеум в тим місті. Так як ви мовили, тут є в тим місті, кедись тут мешкали кравці. Отего таке місто. Багато є. Так само, як і в тим в місті в Мощині. Кедись мешкали кравці, ну і то були багаті люди. Для того так і зроблено є. Задбане таке місто. Зараз прийдемо просто. Тоді скрутимо, прийдемо ще, зроблю витічку для вас. Справдзав центру міста, де тут є на мапі, але докладні не вім, де то є. По углюндав, там, де центру є, і так до кінця не вім, де то є. Але прийдемо зараз. Йдімо просто. Та доворучимо з поворотом. Не вім, де їду. Дайте суба, друзі. Лайком підтримуйте. Хто не підписан на мій канал, підписуйтесь на моєго канала. Хто не обсервує ще мене, прошу обсервувати мій канал. Для мене це важливо, щоб мої фільмики йшли на Ютуба на рекомендації. До рекомендацій йшло то. То є важливо для мене. Тут то є виїзд з міста, мишлю вже. Но виїзд з міста, або тут є, як далі прийдемо, бенже Прущиково старе. Але не вім. Не бенджо їхав там. І ще приїдімо просто і скрутимо направо, побачимо, що там є. Але тут я віджу, що будинки є. Такі приватні будиночки. Будиночки приватні.
co tutaj w nas i co my mamy. A tutaj jest ulica, idzie. Prosto ulica, ale wracamy z powrotem. Przyjedziemy zaraz w drugim kierunku miasta. Może jakoś trafił na te, na Prościkowo Stare. Zawsze pytają, kto, może ktoś jest z tej miejscowości. O, żeby pokazali miasto. Sam nie wiedzę, gdzie co jest. Na przykład z tego nagrywali dobrego filma z Gniezno, to tam udało nam dobrego filma nagrać, nakręcić. Bo był u mnie mój prowodnik. O, i dobrze to udało nakręcić filma. Ale myślę, że i tutaj też będzie ok. Pojeździmy, zobaczymy, co tutaj jest, co mamy. Zobaczcie, tutaj coś rozpisane, kopia studia, reklama, jakieś banery. A my jedziemy dalej, przejedziemy. Coś niedobre mi toj rowerek wchodzi. Myślę, że potrzebno oleja jego trochę zrobić. Polać oleju na niego, na łańcucha. Co by dobrze chodził mi ten rower. Licznik też źle pokazuje, zobaczcie. Myślę, że potrzebno zbierać donaty i kupować nowego. A tutaj zobaczcie, jaki rower stoi. Zobaczcie. Stary taki. Kola spuszczone. A prosto jak pojedziemy, to będzie las. Prosto. Prosto pojedziemy, będzie las. I tutaj że widzę, że słońce tak świeci. Mosina. A tutaj zaczyna mosina. A tutaj Прощиково. Прощиково. Zawsze niedobre wymawiam. Прощиково. Zaraz przejedziemy. A mosina skończy. Mosina skończyła i zaczęło Прощиково tutaj. Zaraz kręcimy na prawo. Trochę podróżujemy tym miasteczkom. 10 tysięcy ludzi mieszka, ale zobaczcie, jak mieszkają. Pięknie. Spokój jest, cisza. Zwrócił uwagę, że moi drodzy, tutaj dużo rośnie drzew. Drzewa i drzewa. Same drzewa rosną. Zobaczcie, ile tych drzew rośnie. Kierzyn sadzie, drzewa jakieś jeli nasadza, coś takiego. Будинки такі приватні. Не знаю, де ми доїдемо, але
nie? Gdzieś idzie ta droga. Ale zobaczcie, jaka ulica jest w kostki. Cała zastelona kostką. Ja zawsze zwracam uwagę na to, że jak co jest dużo takich ulic w miasteczkach, to myślę, że te miasteczka jest, mieszkali tutaj bogaci ludzie. Myślę, że mieszkali bogaci ludzie. Так, тут есть главная дорога, а мы где едем? Что едем просто, мои дрозды? Myślę, że to jest małe miasto, miasteczko, a tutaj trochę jazdy jest. Nawet na rowerku. Jazdy trochę jest tutaj. Jest co objechać. Zwrócił uwagę, że tutaj w tym miasteczku nie ma takich mieszkań dużo piętrowych. Może zaraz kogoś spytaję, gdzie jest Pruszkowo Stare. Zaraz może zapytamy. Może coś nam powiedzieć. Rozmowa przez telefon. Muszę już zapytać, ale dobrze. Przyjedziemy jeszcze. Tutaj widzę, że prosto jak pojedziemy, to jest Rossmann. Market Rossmann. Зараз скрінцями налево і поїдемо в тим керунку. А забачте, нема зіще люди огули. Мишлі вже всіце праця єсть. Всіце в праці. Для того і нема нікого. Тут я бачу, вже єсть Market Pepco, jest Pepco i obok Pepka jest Stokrotka jeszcze, ale ja myślę, że tutaj to nie jest centrum miasteczka tego, a na mapie sprawdza, to dokładnie mi nie pokazało, gdzie to jest ten center. Tutaj zaraz facet siedzie, spytaj zaraz u niego, gdzie to jest. Dzień dobry, a gdzie jest Pruszkowo Stare? Stare. Jest co? Pruszkowo Stare. Pruszkowo Stare tam pod górę. Prosto, tak? Tam prosto cały czas, przez szosę do góry. I przez las tam jechać? I to tam będzie Stare? Pod górę, no. I tam jako zrobione tak jak centrum miasta, tak? Tam dobrze. Centrum miasta jest w tamtą stronę. Prosto jak pojedę? Rynek, tak. Jak pan pojedzie prosto przy torach, to tam się jedzie na rynek. Dobrze, dziękuję. To teraz wiemy, że gdzie jechać. Musimy jechać prosto. Zaraz skręcimy, bo tutaj jest dworzec
jest dworzec kolejowy, a my pojedziemy do centrum miasta, do rynku. Pojedziemy, moi drodzy. Dajcie suba temu filmu. Kto nie obserwuje mój kanał, proszę obserwować, bo dużo ogląda ludzi mnie bez obserwacji. I kto ma taką możliwość podtrzymać mój kanał finansowo, to możecie to zrobić. Zostawił linka w komentarzach. Kto ma taką możliwość, to proszę. Słychać, że kolokolnia, kościół jest tutaj. Zwrócił uwagę, że też na ulicy w kostce tutaj. To samo jest i w Mosinie. Całe miasto w kostkach założone. Ulicy zrobione z kostki. Myślę, że to dobrze jest, co z kostki zrobione. Może, że bogaci ludzie mieszkali. Tak. I tutaj gdzie jechać? To jest droga na prawo, na lewo. Nie wiem, jak tam trafić do tego rynku. Myślę, że na lewo. Skręcimy na lewo. А Прущикова стара, то через лаз потрібно їхати. Може, кедись буде у мене така можливість поїхати там, то поїду Прущикова стара ще. Так, де тут їхати? Мислю, що тут ні. Nie trafił do tego rynku i nie ma nikogo, żeby spytać. Tutaj pan pojechał. Pojedziemy za nim. Może on do rynku jedzie. Bo gdzieś jedą ludzie na dół. W tym stronę, tam. To zaraz jedziemy. Nie ma tutaj mieszkalnych domów. Tylko te takie prywatne budynki, zobaczcie. Zaraz spytaj, ono idzie ktoś na rowery, to zaraz zapytamy, jak trafić nam do tego rynku. Dzień dobry, a jak do rynku mnie przejechać? Prosto, w las jedziesz i w lewo musisz. Dobrze, dziękuję. Prosto jechać w kierunku lasa. І влево, і буде ринок. Ну то йдімо, побачимо, мої друзі, що там є за ринок. Галерія Львовська. Тут і написано вже. Галерія Львовська, кав'ярня. Де є тут та кав'ярня? Може, буде вертатися з поворотом.
zajedę. Tutaj, ale jest zamknięte, widzę, że jest zamknięta kawiarnia. No, dużo jest te Prusikowo. Niby nie dużo ludzi mieszka, ale myślę, że nie dużo ludzi mieszka, bo tutaj prywatne budynki. Jakby byli mieszkalnie, duże piętrowe, to tutaj by dużo mieszkało ludzi w tym miasteczku. Просто, то їдімо просто. Недотичний рух роверов. Я думаю, що тут потрібно скрутити десь налево. Як пан мовив. Тут я приїхав. І з кранцями налево. Мовив до ласу. Пужній пан з кранця налево. Ну, є налево. Такі будинки приватні. Дбають, видать, що люди дбають у тих мішканнях, у будинках. Потім писали мені в коментарях: Павел, а мог би поїхати на крантить фільм, аби десь 50-100 кілометрів від Познані, як я там всі бачить. А я мовлю, що там таке саме бачить всі, як і около Познання. Бо то по цілій Польщі таке. Всі. Нікторі гірше, нікторі лепше. Але всюди пєкне є. Є задбане. Всього задбане. Зараз, може, тут є пан з питами, як до ринку мені трафить. Де я їду? Чи доїду я до того ринку в Гуле, чи не доїду? Де то є? Зараз питами, може. І добрий. А як мені до ринку доїхати? Ринок де є? До кінця вулиці і вправо. Do końca ulicy będzie krzyżówka. No i to tam, tak? Prawo i cały czas prosto. Dobrze, dziękuję. Do końca ulicy jedziemy i na prawo. Powiem, że tak, ja by nie trafił, jakby nie pytał ludzi, jak mnie przyjechać tam. Ja by nie trafił by tam, naprawdę. Do końca ulicy jedziemy. Цікаве мені, що то там є за ринок такий. Але ми прийдемо зараз там, до того ринку. Побачимо, що то там є за ринок такий. Може там зараз торгаші є, така година. Або може я не так мислю, що ринок. Може там не спродають, а тільки як у центру міста є ринок. Ратуш. Ну зараз побачимо.
prosto do końca ulicy i skręcamy na prawo. Dobrze. Tak jedziemy. I skręcamy na prawo tutaj. O, jest takie. Jedziemy prosto, moi drodzy. Może dojedziemy na końcu do tego rynku. Może my dojedziemy do tego rynku, moi drodzy. Jedziemy prosto. Widzę, że tutaj takie busy kursują do miasta, do Poznania. Jeżdżą. No tutaj nie ma problem z tym. I busy jeżdżą, i autobusy jeżdżą, i pociągi też jeżdżą. Żadnych nie ma problemów z tym. Powiem tak. Так. А тут я что-то забачил. Что-то мам ОСП написано. Помник якийсь. Забачьте. Тут такий помнік. 1964 рік. 1984 рік. 05П. Пущиково. Квятки тут і такі. Бачите, які. ОСП. Їдемо далі. Тут помічник мій стоїть. Зверніть увагу, що є дуже фірм вдома проводять. Наприклад, тут і салон фрезерський є в домі. І дуже є тих таких Allegro Smart InPost. Мені то так подобається, нема жодних проблем з тим. З доставою чогось. Тут і квіти продають. Щось такого. Зостановили. Їдемо далі. Мислю, що ми доїжджаємо до того центру, до того ринку. Але щось пахне. Мислю, що хтось щось якесь випіка. Солодке щось. Якесь тістка, о, тістка якесь. Пахне так. Аж це щось з'їсть такого, так пахне. Так-то так пінкні пахне. Нарешті, мої дрозі, я доїхав до того ринка в Прущиково. Прущиково.
tutaj przystanek, przejeżdżamy i dojeżdżamy tutaj na prostnie. Jest rynek. Ja by nie wiedział o tym rynku, jakby nie odwiedziłby tam na tym u Wikipedii zdjęć. Zobaczcie, jak pięknie jest, wygląda tutaj ten rynek. A my zaraz przejedziemy jeszcze rynkiem, zobaczymy, co tutaj jest. Я до конца и не ведзю. Завше повім, що так їздили ми до мужчини. То давайте приїдемо до костьола. Віджу, що тут є пінкний костьол. Ми приїдемо зараз до того костьола. Мої дрозі, дайте суба тому фільму. Хто ще не обсервує моєго каналу, прошу обсервувати, мої дрозі. То для мене важне ваша обсервація. І приїдемо зараз, побачимо. Забачте, який є тут пінкний костьол є. Навпрост мені. Зараз ми доїжджаємо до нього. Забачте, як є пінкний. Але мені то так подоба. Є все, віте що, як щось такого шукаєш, шукаєш, а пізніше приїжджаєш до того, що шукав. Ми приїхали. То старий є костьол тут, мами. Часи от квартя. Зараз побачимо. Забачте, який є тут старий костьол. Тилко, забачте, який то є старий костьол. Добрий? О, репортер, так? Так, я є Павел, мам проваджу канал на Ютубі такий, як туристичний, їжу по цілий Великопольський. А тут зараз об'їжджаю Великопольським воєвузом, бо тут мешкам недалеко від Познання. І а ти з України? Так? З України, Миколаїв, з Миколаєва. Слухай, тільки там потребують тих на отстріл. Не поїдеш? Ні, бо одразу, бо мені дуже пишуть коментарі, бо мам 12 тисяч людей обсерваторів, і дуже мені з Польщі оглядають. Пишуть, чому не їдеш вальчити у свій край? А мовлю, а чому? Я тут 5 років мешкам вже в Польщі. Ну, вже ти тут у себе. Не? У себе. Pojedziesz tam i rozumiesz, uszczelą ci nogę albo co, kaleką się no, dostaniesz ja i dostaniesz rozumiem, parę groszy, gdzieś się tam kręcił. No, to może obejrzeć. Nie wiadomo, czy ta wojna w ogóle ma sens, co to właśnie tam się dzieje. Tam, na to, nie? Nie wiem, bo duże pytań. Ja nie chcę zaczepać temu polityki, bo to ciężki temat taki. Tak, tak. No, to nie ma tutaj. Od tego są inne głowy. Tak, inne. Jest do myślenia tam. Ale przede wszystkim ja Putina to jest pierwszego. Odstrzelił, nie? Słuchaj, tylko ja się dziwię, że przecież on tam koło siebie też ma taką pewną elitę, nie? No. I że nie powiedzą mu chłopie, nie? Chłopie. A zobacz, z drugiej strony cały świat jest przeciwko niemu. Nie mogą nic zrobić. Robi to, co chce. Nie? Tak. On nie przestrzega żadnych zasad. Myślę, tak? Że może rządzić siebie tam. No. To mogą obejrzeć siebie. Proszę to. Bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję. No, dobrze. Kościół pokażę. 1928 року тим костьол того року. А що тут то написано 2003 рік? То тут була реконструкція в тим року, так? Так. Угу. В 2003 року, мої друзі, була тут реконструкція. Зайдімо до середку, до костьола.
Ale piękny kościół, powiem, że tak. Bardzo się cieszę, że u mnie no, taka możliwość jest obejrzeć, pokazać wam, moi drodzy, jak tutaj jest pięknie. Wiecie sami, jak to jest. Ale dużo mnie ludzi pisało, że tutaj jest pomnik. Dużo ludzi pisało, że nie mają takiej możliwości odwiedzić takie miejsce. Ale ja jeżdżę i pokazuję wam takie miejsce, moi drodzy. Zobaczcie, jaki stary kościół. Piękny taki kościół. I teren sami widzicie, jaki jest czyściutki, zadbany. Teraz już wiemy, co to jest, bo przed tym, jak filmował i pytał, co to jest takie obok kościoła, a to jest kolokolnia taka. Ale i tutaj też pomnik. Kwiaty położone. I tutaj jest kolokolnia taka. Ale w przyszłym filmiku to była taka kolokolnia drewniana. A tutaj widać, że taka z betonu. Na połowę betona, połowa drewniana taka. Ale myślę, że tutaj jest zamknięte, moi drodzy. A nie, ale to nie. To tutaj, przepraszam, pomieszczenie takie jako techniczne. Zobaczcie, jaka kolokolnia. Piękna jest. Zobaczcie, jaki kościół jest. Kto jeszcze nie postawił temu filmiku suba, to proszę postawić suba. I kto jeszcze nie obserwuje mój kanał, mojego kanału, to proszę obserwować. Dla mnie to jest ważne. Zawsze was proszę o tym, moi drodzy, żeby подписывались на мой канал, ставили лайки моему каналу, чтобы мы развивались больше. Здесь вот видите, для ровежов такой паркинг. Дуже есть мисс для ровежов. Мы шли тут и люди приезжа дуже на роверах. Z'jedziemy, przejedziemy jeszcze dalej gdzieś do centrum, do tego, do rynku przejedziemy. No, obejrzał, pokazał, dziękuję. Tutaj z drzewa takie, zobaczcie jakieś. Z drzewa tak zrobione. Pięknie. Так, едем до рынка еще, приедем рынок пока. Мовю, приеду до рынка, покажу рынок еще. Ну, ладно. Я только на женщину видел, бо тут я когда-то в Чечне приезжал, але не был. Там я бы поехал до Рогалина. А, там был в Рогалине, нагревал, палац есть. Палац... Пенький, так, так. Теж, ну... Dziękuję. Jedu. Idziemy, przejdziemy, moi drodzy. Tutaj jest do odwiedzeń. Po możliwości jeżdżę, pokazuję wam, moi drodzy. Bo widzę, że wam to podoba, takie filmy oglądać. To, co ja wam nakręcaję. Хто може фінансово підтримати мій канал, то можете це зробити. Лінка заставив під коментарем, під тим фільмом. Збираємо на електричний ровер пеньошки. Ми ж вже назбираємо за якийсь час на того роверка.
elektrycznego, bo moi sami widzicie, że skrypie stary już jest. Ja jego kupił za 150 zł. Jeszcze siadełko nowe kupił do niego. O. Ale jeżdżę jeszcze. Służę mnie. Tutaj widzę, że jest TM. Zaraz podjedę, pokażę. Stadion. Podjedziemy. Zobaczymy. Takie, co, moi drodzy, to jest zdziwiony. Takie małe miasteczko jest, 10 tysięcy ludzi mieszka, a wszystko dla ludzi jest zrobione. Zobaczcie jak. A tutaj jest w pomieszczeniu takie, zobaczcie. Dla tego, dla tenisu w pomieszczeniu. Ale piękne tak jest zrobione. Zobaczcie, jaka jest stadion. Tutaj jest siadelka. Taka jest piękna stadiona, zobaczcie. W tym Pruszkowku. Pruszykowo. O. I tutaj jeszcze dalej jest dla basketbolu, dla volejbolu jest. Dużo jest tutaj. Powiem, że tak. До відзвідзення. Приїдімо трохи просто. Накренцю вам фільм. А тут є ще людніцько. Льодовісько, ще прашем. Льодовісько. Але воно замкненте є. Льодовісько. Мишлю, що зимою бенже функціонувало. Та льодовісько. Jest tutaj do zwiedzenia. A tutaj widzę, że park jest taki. Zaraz przejdziemy, zobaczymy, moi drodzy. Pokażę wam. Ja jestem już tutaj. To czego by nie pokazać dla was. Film dobry nakręcić. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Tutaj widzę, że na wprost mnie zegarek jest taki, zobaczcie. I tutaj las. Las i tutaj jest takie ścieżki, zobaczcie. I jak co przejdziemy kawałek tutaj drogi, to tutaj będzie u nas takie doświadczenie. Coś takiego, zobaczcie, moje drogie. Workout park jest tutaj. Ale to pięknie zrobione, zobaczcie. Trenażery takie, doświadczenie. Tutaj. Tutaj z prawej strony, po prawej stronie. A tutaj, że widać takie ławki. Zobaczcie. Zobaczcie, jak to jest pięknie. Zawsze to tak mówię, bo czasami piszą, Paweł, czemu ty zdziwiony? Ja zawsze dziwił coś takiemu. Mi to podoba. To tutaj doświadczenie jest takie, trenażery. Zobaczcie, ile ich jest tutaj. Так, їдімо, прийдімо до ринку, до нашого ровера йдімо. Я ще тут зараз покажу. Побачите. Для ігор. Не знаю, як то називає ігра та. Напишіть мені в коментарі. Мислю, що тут то є шашки. Тут шашки є, тут теж шашки. Тут є просто столик такий. А тут не знаю, що то за гра є, для якої то гри. Як то називає. Пишіть в коментарях, бо я не вім. Камиші так само не відділ, як назива, але то є трачина.
teraz wiem, że to jest tracina. Także tak samo, że dla łapania ryb ten podmostek. O, ja nie wiedzę, jak to jest, bo nie znam dużo jeszcze słów, co to znaczy tam do końca. O. I tutaj taka piękna jest stadiona. Zobaczcie. Dzisiaj taka dobra pogoda mi, tak udało jeszcze mi tak. Tutaj kamerki widać, że kameruje. Kamerka. Monitorowany jest teren. Ale powietrze takie czyste jest. No las jest tutaj, że sosny obok rosną. Sosnami pachnie tak. Myślę, że rynek będzie w następnym filmie. To dajcie suba temu filmu, co jest. A w następnym filmu to będzie rynek nagrany, nakręcony. Dziękuję bardzo, moi drodzy. Co oglądacie mnie, dajcie suba. Kto nie obserwuje, proszę obserwować mnie. Po możliwości nakręcam dla was dobre filmy. Kto ma możliwość podtrzymać finansowo, możecie to zrobić. Zostawię numer konta i tam na donat linka w komentarzach pod tym filmem. O, dziękuję wam, moi drodzy. Wszystkiego dobrego, życia, zdrowia wszystkim i samego najlepszego.